Tyłka nie lubię tatuować. Okropne miejsce. Na początku było tragicznie. Dramat, nie lubię. I odradzam to ludziom. Tego nie robię po prostu. Najchętniej bym zakazała. Dzisiaj usłyszycie o tym, jakie są ulubione miejsca tatuowania na ciele dla tatuatorów, a jakich nienawidzą tatuować. No i oczywiście, dlaczego? Co mnie samego też bardzo interesowało, ale to wy zadaliście to pytanie, bo jeśli dobrze pamiętacie, to wybierałem je spośród komentarzy. Popcorn, chipsy, cokolwiek do chrupania, do gryzienia, pizza, polecam i oglądajcie do końca. Najbardziej lubię dziarać na przedramieniu od tej strony, bo to jest kurwa wygodne. Na łydce bardzo lubię, bo też jest wygodne, nic nie trzeba naciągać, wszystko masz w dupie, jak na kartce lecisz, nie? Lubię takie nietypowe miejsca robić, właśnie w sumie jak palce, jak głowa na fredzie, no nie, nie. A co miałbym mu tam na fred napisać, kurwa? Jakby nie było wiadomo, nie? Chociaż może u niektórych to trzeba było aż podpisać, nie? Może ulubionych nie mam, ale mam takie, które są po prostu okej. Tak, każde miejsce typu noga, ręka, powiedzmy łopatka są okej. W sumie żebra też są okej, chociaż bardzo dużo ludzi ich nie lubi. Ja tam większego problemu przeważnie nie mam, ale bardzo nie lubię miejsca pod żebrami, między żebrami a miednicą. Tam jest totalna kluska, nie da się tego napiąć za dobrze. Dramat nie lubię. Nie lubię też wewnętrznej strony uda blisko pachwiny, bo tam też nie wiem, jak się dostać, żeby, nie wiem, nie nurkować w kliencie. Tak, to reszta powinna być okej. Okay. Oczywiście każdy ma ulubione. Przed ramię, ręce ogólnie, a najgorsze chyba, które nie lubię, to duże cycki. To się najgorzej tatuuje. No ogólnie jak są duże cycki, to raczej klata, no ciężko jest coś, co ucieka, tatuować. Standardowo bardzo lubię przedramiona, równa taka powierzchnia, fajna. Łydki też bardzo lubię i uda, ale u szczupłych osób. Ze względu na powierzchnię, bo jest tam więcej miejsca, lubię robić duże projekty, ale nie lubię właśnie, na pewno nie, bardzo nie lubię boku ciała, żeber, okropne miejsce. Dłonie nie należą do najłatwiejszych, ale w sumie fajnie jest je dziarać, fajnie wygląda później efekt. Brzydko, żeby nie powiedzieć, ale nie lubię tatuować osób, które są trochę grubsze. Nie ze względu na to, że mam coś do tych osób, tylko po prostu jest to trudniejsze. Uwielbiam robić półrękawy, rękawy, ręce, całe nogawki, półnogawki, duże sesje, więc no nogi, tak, kończyny są moje ulubione. Rzeczy, których nienawidzę, ale to z racji po prostu moich pleców, żebra. K***a nienawidzę. W sensie zrobię. Jak wiem, że jest fajny projekt, zrobię, ale ja potem cierpię 3 dni. Ale tak to spoko. Tak, moje ulubione. Mogłabym dziarać tylko męskie nogi. Naprawdę. Jest to miejsce, gdzie nie stresuję się, praca idzie bardzo szybko. Z tych tatuaży jestem zawsze zadowolona. Czego nie cierpię dziarać? Żeber. Żebra i stopy to są po prostu miejsca, które najchętniej bym zakazała w ogóle w tatuowaniu u siebie. Czym dłużej tatuuję i mam większą pulę klientów, to po prostu schodzę i gdzieś tam kapryszę i mówię, że no przykro mi, ale nie zrobię. Nie lubię tatuować szyi, nie przepadam za żebrami i to nawet nie chodzi tylko czasami o komfort mojej pracy, ale też wiem, że te miejsca są dosyć bolesne. I świadomość tego, że może ten wzór też przynosi komuś cierpienie inne niż wizualne, powoduje u mnie smutek i zadumę. Nie lubię tatuować dłoni, twarzy. Nie tatuowałem genitaliów, więc nie wiem, jak to jest. Jak ktoś będzie chciał tribala w miejscu intymnym, to zapraszam. Zobaczymy, ja się czegoś może nauczę. Tak, chyba te miejsca, o których wspomniałem, to są takie miejsca, za którymi nie przepadam, a moim ulubionym miejscem chyba do tatuowania jest z boku uda. Wydaje mi się, że ta skóra tam jest taka dla mnie przyjemna. Chyba lubię tatuować nogi w ogóle. Od razu ciekaw jestem, jaki jest procent osób, które mówią, że nienawidzą żeber. Nienawidzę żeber. Znam osoby, które wręcz odmawiają tatuowania w tym miejscu. No przez samo to, jak się układa wzór, pełno zagięć, w zależności kto jest z jakich gabarytów. Reszta ciała spoko, nawet bardzo lubię szyję tatuować, pomimo tego, że jest ciężka. Łopatki też mniej, bo bardzo unerwione, bardzo mocno ukrwione są. Często jest tak i to jest naprawdę śmieszne, bo ludzie po prostu nie myją pleców. I te plecy są tłuste, więc
trzeba te plecy dobrze, że tak powiem, wyszorować przed dziaraniem, żeby ten wzór nam nie spłynął, kurde, od razu po pierwszym przetarciu kalki. A tak to myślę, że wszystkie inne nogi, ręce, no przedramiona oczywiście, ramiona, petarda. Nienawidzone, nie powiem nic nowego, żebra. A najbardziej ulubione, no to bardzo lubię łydki tatuować, przedramiona, ramiona. No szyja też jest trochę uciążliwa, ale lepszy niż żebra. Tyłka nie lubię tatuować, totalnie. Chyba nie lubię. Brzuch jest drugi w kolejce, ale da się tatuować. A takie, które najbardziej lubię, to łydki, piszczele, uda, ramiona, przedramiona. No plecy nawet też są spoko. Ale klatka piersiowa, czy brzuch, czy no żebra są chyba jeszcze takie dosyć gorsze, bo jak osoba dosyć mocno boli i chce zrobić ładną linię, a on się spina jak cholera, to ta linia nigdy nie będzie ładna, więc pamiętajcie, jeżeli linia nie jest dobrze zrobiona na tatuażu, a wy się wierciliście pod tatuażu, to nie jest wina tatuatora. Najbardziej to lubię chyba łydki tatuować. No zawsze się przyjemnie je robi. Wszystko się elegancko wbija bez większego problemu. Szybko, przyjemnie. Tak. Zdecydowanie łydka. Mógłbym robić same łydki, nie? A z takich miejsc, których nie lubię? No żebra różnie. To jest różnie, ale z tendencją na nie. Klatka też raczej średnio. Ale tak, żebym miał jakieś miejsce, którego nienawidzę, to raczej nie. Szyja też różnie, chociaż całkiem przyjemnie mi się je robiło. Na początku było tragicznie, później jak już tam któraś była, no to było już okej, okay, ale nie ma takiego miejsca, żebym kategorycznie mówił, że nie i chuj. Skórę się po prostu różnie naciąga w tym różnych miejscach, jest po prostu ciężej się wbija w niektórych miejscach, wiesz. Tatuaż, który na łydce robisz minutę, no to jednak na żebrach, czy na klacie, czy na piersi robisz trzy razy dłużej, nie? To też zależy od skóry klienta, bo czasem jest tak, że ma bardzo sprężystą tą skórę i nie ma problemu wtedy zbijaną, więc jest okej. Okay. Ja najbardziej lubię chyba łydki, to chyba zresztą też po pracach u mnie widać, że ich jest chyba najwięcej ze wszystkiego, no bo tam skóra jest w miarę cały czas napięta i jakby zawsze to gładko i fajnie, łatwo idzie. Najmniej lubię tatuować szyję, chyba bok szyi. Tutaj też to zgięcie, no bo tu są zawsze jakieś jajca. Zgięcie ręki też bardzo nie lubię. Ale to ze względu na empatię i to, że kogoś będzie bolało jak cholera. No, mnie przynajmniej bolało, chociaż tak nie za ostro wjechałem. Paluchów też nie do końca lubię. Zawsze mam ten taki stres, że porozlewam, więc zazwyczaj wbijam to za lekko, więc trzeba poprawić. Z drugiej strony lepiej wbić za lekko i poprawić, niż rozlać i już się z tym da zrobić. Ulubione miejsce to nogi. Na pewno i ręce. No, oczywiście ta zewnętrzna część, jak pewnie dla większości. Ale jednak najbardziej nogi lubię. Najbardziej nie lubię brzucha. Żebra też są takie średnie dla mnie. Szyi nie tatuuję na razie. Nie jestem jakoś w tym dobrze obeznana. Nie czuję się w tym jakoś mega swobodnie, więc tego nie robię po prostu. Stóp nie lubię bardzo. Stopy są okropne do tatuowania, zwłaszcza jak ktoś ich nie umyje, to już wtedy, no, ciężko. Na pewno lubię tatuować miejsca, które się łatwo tatuuje, to znaczy ramiona, przedramiona, uda i łydki. Z brzuchem, żebrami, plecami jest już troszeczkę gorzej, ale też nie zawsze, bo tak naprawdę to zależy od tego, co się tam robi. Zazwyczaj geometrii i wzorów, które mają sporo prostych linii, unikam na żebrach i odradzam to ludziom, po prostu tam to wygląda źle. Ale jeżeli jest coś bardziej cieniowanego, bardziej nieregularne, ma kształt, to jest bardziej po prostu dopasowane do danego miejsca, no wtedy okej, okay, nie ma problemu, też to mogę zrobić. Zdecydowanie dobrze się tatuuje uda. To są takie duże, twarde powierzchnie, powiedzmy, z mocno naciągniętą skórą. Łydki, ręce się w porządku tatuuje. Oczywiście najgorsze miejsca to są te takie, które są najbardziej ruchome, czyli żebra, szyja, klatka piersiowa. O, niestety nie możemy zmusić klientów do nieoddychania. Chyba każdy ma. Moimi ulubionymi miejscami na ciele są, wiadomo, te gładkie, płaskie i nieosłonecznione. A takim moim w ogóle faworytem, to jak chyba wielu, to jest przedramię i łydeczka. Ewentualnie udo jakieś ładne. Jakich miejsc nie lubię? No dlaczego lubię te miejsca dziarać? No to chyba każdy wie, no bo są gładkie. Łatwo dostępne. Nienawidzę dziarać pleców, karków.
wszystkich takich miejsc na przegubach, łokci, pach, barków, kolan, kostek. Niestety, albo istety, jest to nieodłączny punkt naszego zawodu, więc trzeba to robić chcąc, nie chcąc. Robiąc takie trudniejsze miejsce, potem człowiek czuje się bardziej zadowolony ze swojej pracy, bo zrobić coś fajnego w takim niefajnym miejscu to jest taka jakby podwójna frajda, mi się wydaje też, bo no, na łatwej skórze łatwo jest zrobić fajne rzeczy, wiadomo, to nie jest jakiś tam większy problem, ale na takiej trudniejszej skórce zrobić coś fajnego to już jest większy props, sam się wtedy człowiek czuje lepiej ze sobą. No. I myślę, że klient też jest bardziej zadowolony, chociaż ciężko mu to okazać wtedy. No. Lubię tatuować łydy i przedramiona, chociaż przeszkadza mnie, jak czasami spotkam jakiegoś większego faceta, oni mają mało rozciągliwe ręce i wtedy ich przedramię jest takie drewniane i próbujesz je obrócić i ono dalej wraca na swoje miejsce. I tak obracasz, ono dalej wraca na swoje miejsce. I próbujesz zrobić coś na wewnętrznej stronie i się nie da i musisz robić tak. Wtedy bolą plecy, to wtedy nie lubię, ale zazwyczaj lubię przedramiona. Łydki są super, uda są super, jeżeli laski za bardzo nie puchną. Ogólnie nie mam jakiegoś większego problemu z robieniem tatuaży wszędzie. Czasami czuję się niekomfortowo tatuując na przykład podbrzusza, bo jednak opierasz się na czyimś krotu przez kilka godzin. Nie lubię też tatuować za bardzo tłustych pleców, bo są męczące fizycznie i czuję się jakbym, nie wiem, ganiała krowy cały dzień. W sensie wiesz, fizycznie jestem zmęczona, albo jakbym robiła 8 treningów jednego dnia i bolą mnie plecy. Lubię robić na przykład takie miejsca jak dłonie, palce i inne. To jest całkiem fun. Chociaż nie jakby ciągle, bo ludzie fikają przy tym. Nie wiem, lubię po prostu wyzwania. Chociaż nie lubię siedzieć w takiej pozycji. Gargamel, to mnie wszystko boli. No oczywiście, to totalnie nawiązuje do mojego tatuowania. Nienawidzę tatuować dup i cycków. Kocham tatuować ręce. W sensie przedramię. Przedramię to jest po prostu najwspanialsze miejsce do tatuowania, bo po prostu kładzie klient rękę na podłokietniku i po prostu jak kartka papieru leży jeszcze, po prostu ta skóra jest taka nie za twarda, nie za miękka. To jest po prostu najfajniejsze miejsce do tatuowania i można najwięcej detali dać, bo to też ta skóra nie jest pomarszczona. Chyba tak, na pierwszym miejscu to jest przedramię, wnętrze przedramienia, na drugim miejscu łydka, bo też jak klient leży, no jeżeli mu nie śmierdzą stopy, to jest sama przyjemność. Czego nie lubię, no to mówię, no wszędzie tam, gdzie jest za dużo tłuszczu, dla mnie miękkie miejsca nie są przyjemne w tatuowaniu. Także jak jeszcze ktoś jest umięśniony, to już w ogóle spoko. A jakie są wasze wrażenia z tatuowania tych miejsc, o których mówili tatuatorzy? Szczególnie chodzi mi o ten kontrast. Zostawcie mi w komentarzu takie informacje, czy to, co mówili tatuatorzy, kłóci się w jakiś sposób z tym, co wy przeszliście. Na przykład, jeśli tatuator mówił, że nienawidzi tatuować pleców, bo tam zawsze klienta boli, no to jeśli was nie bolało, to koniecznie dajcie mi znać, bo naprawdę mnie to ciekawi. No sami słyszeliście, jak różne były te głosy. Zresztą cały czas to powtarzam. Każdy artysta ma swój styl pracy, ma swoje preferencje, lubi tatuować konkretne, czy to wzory, czy części ciała, więc zawsze rozmawiajcie z tatuatorem przed wykonaniem waszego wzoru, nie dopiero w dniu sesji. I to już tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejny piątek o 17:30. Siema!